Znamy kalendarz wydarzeń artystycznych związanych z obchodami jubileuszu 350-lecia przybycia kamedułów nad Wigry. Szczegółowy plan przedstawili dziś, 30 lipca, podczas konferencji prasowej w pokamedulskim klasztorze przedstawiciele zarządu województwa podlaskiego, Fundacji Wigry Pro oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Uroczyste obchody rozpoczęła majowa sesja naukowo-historyczna poświęcona ojcom kamedułom. W kolejnych miesiącach planowane są m.in wystawy, koncerty, rajdy oraz plenery rzeźbiarskie i malarskie. Obchody wpisują się również w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. O szczegółach mówił Cezary Mielko. Dwa takie dość istotne wydarzenia, o których warto powiedzieć, czyli e, jarmark wigierski, także podczas tego jarmarku będą i twórcy ludowi, czyli też sierpnia e, dożynki wojewódzkie, na które też bardzo serdecznie zapraszamy, ale oprócz tego rzeczywiście jeszcze ponad 20 wydarzeń, tak jak wyliczyłem przed nami i tutaj warto powiedzieć, że na przykład 20, no może od 4 sierpnia zaczniemy plener rzeźbiarski właśnie na stulecie odzyskania niepodległości e, Polski, tutaj w ogrodach klasztornych. Oprócz tego też inscenizacja zdarzeń zakończenia pierwszej wojny światowej i odrodzenia się u państwa polskiego, e, też w ogrodach klasztornych, małej galerii. Ponadto 15 sierpnia właśnie odpust w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Jarmark Wigier Ponadto 18 sierpnia kino plenerowe, 25 prelekcja bohaterowie Suwalszczyzny. Pokamedulski klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną oraz naukową. To perełka naszego województwa, o której czasem jednak zapominamy, przyznaje Bogdan Dyuk. członek zarządu województwa podlaskiego. Prezentując województwo podlaskie, mówimy o Pałacu Branickim w Białymstoku czy innych zabytkach, a czasami zapominamy o takich perełkach, jakie mamy tutaj na północy województwa podlaskiego, właśnie Wigry, klasztor tutaj, a także w nieodległych Sejnach Bazylika. I chcieliśmy, korzystając właśnie z tego jubiluszu 350-lecia, przebycia bracie Komedułów tutaj na ten półwysep wigierski. E, przypomnieć, e, czy może także i e, zainteresować nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale także turystów e, z pozostałych regionów, że warto przyjechać tutaj na północ województwa, warto przyjechać tutaj e, do klasztoru e, i temu służo, służy szereg przedsięwzięć e, realizowanych wspólnie tutaj z parafią, e, z kurią, e, z proboszczem Jackiem księdzem Jackiem Nogowskim. Szczegóły, kalendarz wydarzeń, który znajduje się w zakładce kalendarium.